Co ty masz jakieś zaburzenia? Głosowania, kurwa? Ja nie dacie mnie jeść, kurwa! Tak, wszystko zajebaliście, kurwa! Tu w pączka! Jak taki, kurwa, potężny Alfons. Cześć, wedle ci ekipa WK z tej strony. Pierwszy odcinek z tej serii, czyli otwieramy paki od naszych, jak to Robur często mówi, najukochańszych widzów. I mamy kilka paczek dzisiaj i od razu damy informację, bo będę chciał, jeżeli macie do nas coś do wysłania, to adres jest w opisie filmu na dole, a nie przedłużamy, zobaczymy co tam wysłaliście, czy coś śmiesznego, czy coś śmierdzącego. Co byś chciał dostać? Właśnie nie wiem co chcę dostać i to jest fajne, że ja nie wiem co tu może być. Chcę nowy wydech dostać. Nowy wydech, jak macie, ale nowy wydech. Co z tego jakbym, chociaż no wtedy to by ułatwiło sprawę. Ale ja się serio mega jaram, tak bardzo jestem ciekaw co ludzie przysłali, nie? Trochę się czuję jak na Boże Narodzenie. Na pewno się nie spodziewamy. I tam jeszcze jest jakaś w ogóle bardzo duża paczka. Wiecie, 3000 łap w górę, to pod koniec filmu otworzymy też tą dużą. Tak, więc szybko kliknijcie łapkę w górę na dole, szybko. I suba. O, ucieka, ale widziałeś, muszę obronić. Widziałem. Panowie, paczka z Białegostoku. Od Bartłomie, inaczej, od Dawida. To i otwieram paczkę, ciach. I RODO i tylko wiesz, etykieta. Siemka. Wszędzie etykiety. Proszę tylko o pozdrowienia dla Dawida z Olecha na odcinku. No to robimy to od razu. Dawid z Olecha, siłowe pozdro dla ciebie. Pozdro. Tak jest. Wow. Kurwa, jaka konkretna. Kurwa, to na test jakiś to. To my nie mieliśmy takiej. Indywidualna. Jakaś lepsza. Racja żywnościowa S-RG-51 DOS. Może to jakaś prywatna jednostka, kurwa, czy coś? No, nie, no jak? My mieliśmy wojskowo, ale nie taka. Leczo z kiełbasą, konserwa z boczku, miód, koncentrat napoju herbaciannego. No jest. Ej. A nie taka survivalowa na przykład? Może surwiło? No bo to wygląda na taki bardziej premium. No tak, chyba można otworzyć. Ale może to jest, wiesz, bo my wtedy narzekaliśmy na tą rację. Może ktoś tylko pozdrowienia chciał i tak nam chce powiedzieć, że panowie, kurwa, istnieją lepsze racje niż to, co... No ale nie, bo to Pont dobrze mówi, że to jest jakaś taka, wiesz... Możesz uciąć wysokoenergetyczna. To co to jest za racja? Zobaczmy, wyciągamy. Z racją jest jak z dupą. Healing tak. Kit. Każdy ma swoją. Wojskowy, survivalowiec. Do podgrzewania posiłków. No. Nie umieliśmy. Mamy chlebeczek. Sucharek. O, w sztućce. Mówili nam wojskowi w komentarzach, że na to mówią Panzerwaffe. Cukierki. A to nie jest chyba te cukierki. Pancery. Nie? To jest lekkie przecięcie. Pancery to są ciężkie, takie herbatniki. To jest Robur, chyba kopiczko tu jest. Gąka, napój herbaciany. Sokołów Podlaski. Tłuszcz 9. Mało. Mało. 17 wiałka, ty. Myślałem, że z 20 będzie. Ty 9 watu golonka? To może zapełnik, ja bym nawet spróbował. Ej, to serio wygląda jak racja wojskowa. To jest chyba racja wojskowa. No. Dziękujemy, Dawid. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dobra, to którą pakę wybieram? Z tego zrobić. Dobra, list. Porównać z innym jakimś. Tak, no. Tak zrobimy. Nie? Przyszedł od kogo list. Tajemniczy list. Nie wiem. Nie ma? Nie. Ej, ale bardzo się cieszę, zobacz ile paczek od widzów dostaliśmy. I zobacz, i tak bezinteresownie ktoś wysłał, to kosztowało. Kurwa, no bardzo dziękujemy, serio. Fuck, Jemik. Fajne rzeczy to są. Nie wiem, czy to do odcinka wytrzyma. To jest z urzędu. To 25 jest... tłuszczu, 14 białka. Do Błażeja przyszło. Kolejny list, co tu jest? Poczekaj, bardzo dużo rzeczy. Chce. Jeszcze coś tam jest, czekaj. Zdjęcie Sakera. Wow. Co? Moje? Jak to? No fota twoja, tak zobacz. Po prostu? Dobra, czytamy. Witajcie, jeszcze tutaj mamy coś. Foty mamy, takie. Zęby by mi, kurwa. Panowie, skupienie, kurwa. Witajcie ekipo WK, mam na imię Alan, mam 15 lat. Jestem wielkim fanem ekipy WK oraz Dźwigaj Dziewczyno. Oprócz tego zajmuję się od niedawna zbieraniem autografów. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybym mógł otrzymać podpisany na zdjęciach w kopercie oraz saszetkę piasku z waszej wyspy Tropik.
Jeszcze jest wyspa. Tak, wiem. Lekko spierdolony. Tak, wiem, jestem lekko spierdolony, ale mam nadzieję, że nie weźmiecie mnie za jakiegoś psychola. Z góry dziękuję za spełnienie prośby. Super. I życzę dalszych sukcesów i żeby cyfra 39 przestała dręczyć Robura. Kiedy to było? To on miał 10 lat, jak zaczął nas oglądać. Instrukcja podpisania zdjęć jest na następnej stronie. Pozdro, Alan. Okej, instrukcja, to od razu to zrobimy. Podpiszcie się na przodzie zdjęcia. Na przodzie. O, czyli dwa. Potrzebujemy permanentny. Tam, gdzie widzisz siebie, podpisz się. 3. Zdjęcie grupowe, niech podpisze każdy. 4. Jebać tych, co nie wierzyli. To jebać. Jebać. I co tam było, że instrukcja odesłania, tak? To już ten, żeby wyrzucić tą kartkę, bo mama, jak zobaczy list, to go wyśle na terapię. Okay. Tak napisał. Dobra, trzeba pobrać odrobinę piasku. Ej, dobrze wspominam tą wyspę. No. Miałem przez chwilę wrażenie, fajnie, jak to było dawno już. Zajebiście tu było. Każdy niech sypnie trochę piachu. A nie chcemy więcej do shakera? Jest już git piachu. Nie chcemy więcej do shakera? Nie. No żałujecie. To jest kolekcjonerska już piachu. Żałujecie piachu. Nie. Molekuły z naszej wyspy będą u ciebie za tydzień w mieszkaniu. I teraz pudło. Odwrotnie masz. Wow, mega masz zaufanie do tego, co jest w środku. Cały nóż wjebałeś. Hmm? Chcesz otwierać? Nie, tylko... Jest karta. Witam dzików z WK. Na wstępie wielkie dzięki za merytorykę na kanale. Bardzo pomaga mi w drodze ze 120 kg klocka do tego, co jest teraz. Około 80 kg i całkiem dobra forma. Naklejki z paczek od was znalazły w końcu wykorzystanie, bo tak tylko leżały w kolekcji. Na co dzień zajmuję się produkcją produktów zapachowych pod marką klienta. Tym perfum. Zobaczcie, co udało mi się dla was przygotować. Białe produkty to wersje damskie. Idealne dla marki Dwie Dziewczyny. A czarne produkty zapachy męskie dla dzika. Testujcie, może jakiś zapach wam się spodoba. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Pozdrawiam, Mateusz. Co my tu mamy? JPPM-u. Ogień z kurwami. Jak dużo. To się tak robi, nie? Na nadgarstek. Kurde, ja mam także... Ostre. Nie używam perfum. I ciężko mi to te męskie ocenić. Mocne są, no. To mocne, mocne. Tu jakieś tylko drewno wyczuwam, coś takiego. Wiesz co, ten, a ten ładny ten jest. Mi się podoba, no. 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 Nie no, dziękujemy. Myśleliśmy tak szczerze, były rozmowy, że byśmy robili perfumy, ale wiesz, po prostu skupiliśmy się na energetykach. Lecimy dalej. Mamy tutaj coś takiego. Błażej sam, Dominika z Rzeszowa. Nie wiadomo, co to jest, poczekamy. Najpierw liścik. O, widzę, że jestem na liście. Mamy cię na liście. Pamiętam ten film. Jedna z ulubionych reklam. Jesteś nie na liście, tylko na liścia. Siemanko dziki. Wiele rzeczy robicie dla nas widzów i obserwatorów. Pomyślałem więc, że wam też coś się należy. I tutaj zastanawiałem się długo. Kurczę, na wstępie. Oczywiście, że też to robimy dla was. Odżywiamy się dla was. Jak coś robimy, to przede wszystkim dla nas i przy okazji dla was, i bez was by tego nie było, ale nie będziemy mówić, że wszystko robimy dla was, bo kurwa, no tak nie jest. Jakiś filozof mówił, że człowiek zawsze siebie na pierwszym miejscu stawia. Nie wiem kto, bo nie studiowałem filozofii. Ja studiowałem filozofię i nie mam kurwa bladego pojęcia. Zobacz, jak ty wyglądasz, kurwa. Ale weź, zapomnij oczy. To 200 kilo to było, jak 200 wyjebałeś. Jakim ty byłeś typem? Dla mnie jestem po prostu lekko bardziej, wiesz, podlany, nie? Nie, jesteś monstrum, monstrum. Dobra, i teraz tak, tutaj zastanawiałem się długo, aż pomyślałem. Czy kiedykolwiek chłopaki z łuka dostali od kogoś dzika? W związku z faktem, iż owca nie za bardzo radzi sobie z odnalezieniem magnesu z nadmorza, najlepiej z molo, heheszki z reklamy, postanowiłem stworzyć coś, co ułatwi mu poszukiwania. Serdecznie pozdrawiam, Dominik. Czy to jest duży magnes? Fajne, tajemnicze. Jest duże coś. Logo duże widzę w tym. Jest folii. To chyba magnes własnej roboty. Jaki ładny. Płytka taka. Z czego to jest? Jaka to ma? Fajny. To jest wycięte z czegoś. Jakaś żywica. 3D? Ale 3D tak nie zrobiłoby to. Fajne. Tak. Mogę zmacać? Zobacz.
bo to też dla widzów powiemy. Taki szczegół, o którym się nie myśli na co dzień, bo nie patrz, mówisz po prostu, tylko którą, dla widzów, tak? Tak, dla widzów to robię. Mhm. W którą stronę dzik się patrzy, nie? Że to też jest ważne, tak. My o tym nie wiedzieliśmy, powiedzmy, nie wiem, nie zwracaliśmy na to uwagę 6 lat temu, że dzik patrzy się w przyszłość, nie? Fajnie w przeszłość, fajnie nie? Zauważyłeś. Chociaż więc przeszłość też mamy fajną. Więc ten się będzie patrzył w przeszłość, bo nawiązuje do starych filmów, do przeszłości. No. Więc bardzo dziękujemy za magnet. Daj zacząć. O. Moim zdaniem tutaj? Ciemny magnes na ciemnym tle powinien ale być. Na ciemnym tle. Na bagiecie daj, bo nie ma jego wyniku jeszcze. Ła! Ty, trzyma się, dobrze. To co, jedziemy z kolejnym? Jedziemy z koksem. Tak liczy może wydech. Trochę mało, ale... Ty zobacz, tablica rejestracyjna. Ej, byłeś blisko, że samochodowa. Kurwa, ja... Co to jest? Bukadzik tablica. No co ty, ależ to... Zajebiste. Czekaj. Ja chciałem mieć swoją tablicę też. To jest prawdziwa? Adam, ze zgłosił. Ej, gdzieś tam masz tablicę. Ja myślę, że ty rower powinien się wziąć, postawić sobie gdzieś w mieszkaniu. Wyprostuj sobie. Ja kojarzę, że to do Chryslera by pasowało, no. Te jakbyśmy, jakby został Chrysler. No. Się pojawiają nowe rzeczy w studiu. Uwaga, szkło! Ty, prościna jakby tam nic nie było. Przecież uważam, żeby... Był tu jakiś customik, chyba dobra, jakaś firma, co? Wow. Firma. Siemanko, jesteśmy manufakturą trudzącą się produkcją naturalnej żywności. Celem naszego przedsięwzięcia jest to, aby móc szybko i bezproblemowo przyrządzić sobie zdrowy, smaczny i ciekawy posiłek w każdych warunkach. Nasza inicjatywa urodziła się z konieczności rozwiązywania prywatnych potrzeb żywieniowych. Uprawiamy sport. Mamy takie potrzeby. Spędzamy dużo czasu poza domem i zbyt często musieliśmy jeść słabo. Poczekaj, on nie powiedział tak kurwa w familiadzie? Ania i Wojtek? Pamiętacie? Nie, kurwa, już nasze słoiki są dobrą bazą do budowania swojego menu. Poczekaj, czy to nie jest taki słoik jak w wywarze? Co wywar robiłem? No, może coś takiego. Pokaż. Kurwa, jak fajnie zapakowane w ogóle. Czekaj. Daj mi słoik jeden też, ja też chcę opakować jakiś. Nie, wszystko dla nas. Na testy organoleptyczne podrzucamy wam nasze produkty. Oj, będę lepiej. Bolek. Organami, Bolek, kurwa. Sos boloński ze świeżo mieloną wołowiną. Dwa, sos słodko-kwaśny. Produkt wegański. Trzy, butter chicken. Cztery, szakuszka. Dajcie kai. Szakuszka. Przepraszam. Szakuszka. Dobra, to szakszukę dam kai. Szakuszka. Każdy wybiera pulled pork. Sobie coś. Nie dasz, już ja ją wziąłem. Ty kurwa. Pazdro. I wiesz, pulled pork. Już Saker ją wziął. Wypierdalaj. Pulled pork. Cześć, karkówka po kaszubsku. Ja dajcie coś, kurwa. Dobra, ja nie dajcie my jeść, kurwa. Nikt nie zajebał na masie, kurwa. Zero tłuszczu. Wygrałem zero tłuszczu. Wydatek energetyczny mamy w dżungla. Już tam zabrali wszystko, kurwa. 30 białka, zero tłuszczu. Wszystko dla mnie. A, masz, masz. Weź, kurwa. Wszystko dla mnie. Co to jest pko? Nie. Nic nie zabieracie, kurwa. Kurwa, poczekaj. Ja jadę do domu. Kurwa, człowieku, jakie fanty. Już mnie nie ma. Jak widać, Ania i Wojtek, no dziękujemy, no. Pulled pork barbecue. Tak jest, kurwa. Wygraliśmy życie, Saker. Wszystko zajebaliśmy, kurwa. Kurwa, cztery, kurwa. Ja zaraz dzielimy się, kurwa, nie ma przywłaszczania. Co ty, masz jakieś zaburzenia, kurwa? Bez głosowania, kurwa? Ale co to są za zaburzenia odżywiania, kurwa? Zachowujesz się, jakbyś był co najmniej na dwa miesiące przed, dobrze, przed zawodami, kurwa. Masakra w chuj, ty, kurwa. To mięso, ja powinienem tak. Mięso. Kurwa, nie ma już nic. Mam wszystko, dobra, z mięsem. Ale mam trzy, jest git. Git. Zupa wietnamska. Fajne rzeczy. Nie no, masz 50 kalorii na 100. Nie no, ja mam słodko kwaśne. Ja żartowałem. Ja żartowałem. Dobra. Fajne rzeczy, dziękujemy. Dziękujemy bardzo, bo pyszniutko wygląda. Kluskasklep.pl, dziękujemy. Kluskasklep.pl. Ła! Co to jest, kurwa, masz? Telewizor? Wydech, ty! Serio? Może wydech! Oby. Czy może trzymajcie? Trzy wydechy. Ej, to jest większe ode mnie.
Ty, może ktoś serio wysłał telewizor, bo widzieli, że tamten rozjebałem. Obraz! No nie mówię. Jest to obraz. O kurwa, pokaż mi to, bo nie jest chyba mocno. Jest grane, widzę tylko trochę, ale pokaż chyba jest mocno. Odtajamy. Co to jest? Jest mocno. O, to jest chodzi? Pączek i Koryna. Ja i Kory. No czekaj. Połącz tak. No nie mogę, weźcie to, wolnicie mnie, ja bo ja chcę zobaczyć. Kurwa. No kurwa, nie mogę. No patrzcie co się dzieje. Energo się leje. No właśnie, no bo daliście to na mnie, ja mam wstać. Wstawaj, no, kurwa! No i gdzie ja mam wstać? W którą stronę? Dawaj, do robura tam. No jak robór nie ma miejsca tu. Dobra, to na nich kładziemy. Czekaj, ja przechwycę może. To daj na sakra. Który bierzesz? Dajcie na tamtą stronę to, dajmy, to wszystko. No to z daleka trzeba patrzeć. Dobra, no, z daleka trzeba, z daleka. Jaką to jest techniką wykonane? Jest jakiś lis? Poczekaj. Pikselową. No co, no miłość jak się patrzy. A zauważyłeś, że nasze szyje tworzą serce? Tak. No. O kurwa. Ej, robór też ma miłosne. No wszyscy mamy. O, to jest nowe. Zajebiste. To z tej fotobudki, nie? No. Z dyniogłowym. Ja mam jakieś stare. O kurwa, wy macie takie romantyczne w chuj. A wiesz, że to z treningu? Ja się nie mogę tego... O Błażej nas przyciął. To jest szczera fota. Dalej położę twoje też. Gdzieś to nie, niepozowane. Przed Anglią? A. Nie, nie. To jeszcze na Krakowiaków, jak mieliśmy siłkę bez sprzętu. Ja byłem tu bez koszulki i Błażej nas tak przyciął, wiesz. Ej, zajebiste. No, nikt super. Nie zostawił listu. Patrz, pączka, tu w pączka. Jak taki kurwa, jak Alfons. Ja myślałem, że no taki kurwa Arnold Schwarzenegger. Nie, no ale taki albo Alfa. No taki wiesz, potężny Alfons. A dziękuję. Daleka, fajnie widać, fajnie z daleka widać, no.